U nas teraz o tym, co w nowym sezonie w Olsztyńskim Teatrze. 12 premier na 4 teatralnych scenach, 2 duże festiwale, nowe cykle spotkań na scenie margines i nowe twarze w dyrekcji. Rozpoczyna się sezon artystyczny w Olsztyńskim Teatrze imienia Stefana Jaracza. Co będzie się działo w Jaraczu, który ma status Narodowej Instytucji Kultury, a to zobowiązuje, sprawdzała Joanna Bielęgowska. Olsztyński Teatr powraca do gry 13 września. Na razie proponując widzom spektakle z ubiegłego sezonu, ale premier w nowym sezonie ma być sporo, bo aż 12. Dużo będzie się działo tak naprawdę. Jesteśmy teatrem, który będzie miał chyba w tym sezonie najwięcej premier ze wszystkich polskich takich instytucji. Także zapraszamy do Teatru Jaracza. 4 października ma się odbyć najbardziej oczekiwana premiera sezonu Czerwone Nosy w reżyserii samego Janusza Kijowskiego, dyrektora naczelnego i artystycznego olsztyńskiej sceny. Ogromne przedsięwzięcie, takie i monumentalne, i w sensie obsadowym, dlatego dosyć rzadko grane, ponieważ no, teatry boją się, bo to jest bardzo taka superprodukcja. Jak zapowiada Janusz Kijowski, rzecz będzie osadzona w klimacie Monty Pythona, chociaż w zupełnie nieśmiesznych okolicznościach, w trakcie epidemii czarnej śmierci, która spustoszyła średniowieczną Europę. Lubię takie wielkie monumentalne spektakle. To jest ogromna praca, przede wszystkim dla aktorów, dla scenografa Bogusia Cichockiego. Mariusz Sieniewicz, nowy szef sceny Margines, chce na nią wprowadzić wiele działań z pogranicza teatru i innych dziedzin, literatury, filozofii, muzyki. A to chociażby poprzez takie cykle jak Top of the Off, czyli prezentacje różnego rodzaju nieformalnych, alternatywnych, offowych grup, zarówno teatralnych, jak i muzycznych. Do tego będą Złodzieje Języku, czyli prezentacje poetów i prozaików z Warmii i Mazur. Nową twarzą w teatrze jest Piotr Filipowicz, zastępca dyrektora, szef marketingu i reklamy. Ma się także zajmować 2 flagowymi festiwalami olsztyńskiej sceny, marcowymi spotkaniami teatralnymi i Międzynarodowym Festiwalem Domoludy, który już w październiku. Ale na ten temat nowy wicedyrektor ma się wypowiedzieć dopiero za tydzień. Joanna Bielęgowska, informacje.